Serdecznie witamy wszystkich hodowców w kolejnej części, która obrazuje nam, jak wygląda laboratorium KOBA. Jesteśmy w laboratorium mikrobiologii, tak? Na pracowni. Tutaj spotkaliśmy kolegę magistra Łukasza Kruka. Miałem kiedyś kolegę w klasie z tym samym nazwiskiem, był inny troszeczkę. Tak, witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na pracowni mikrobiologii klinicznej, gdzie zajmujemy się wykrywaniem wszystkich drobnoustrojów chorobotwórczych, czyli bakterii, grzybów oraz pasożytów u wszystkich ptaków. Do tego stawiamy celowane antybiogramy, także każdy z hodowców wie, jaki antybiotyk lub mykostatek użyć, aby wyleczyć swoje stado zainfekowane jakimiś chorobotwórczymi. Popatrzę, to są autoklawy, tak? To gdzie są te, dojrzewają te chmurki? Tu są akurat tak, wszystko opiera się na zasadzie tak, trafiają do nas wymazy. Dane wymazy siejemy na wybiórcze podłoże mikrobiologiczne. Następnie te wszystkie posiane już materiały inkubujemy w cieplarkach. W zależności od tego, jakie mikroorganizmy chcemy hodować, temperatury są w zakresie od 22 do 37 stopni. W tych warunkach hodujemy. Po 24 godzinach bądź 48 tu już się rozmnożyło. Tak, rosną nam pojedyncze kolonie. Te pojedyncze kolonie, akurat tu są laktozoujemne bakterie, być może salmonella. Tu jest wymazie z kloaki. Tak, to akurat jesteśmy incognito. Każdy nie ma tutaj, jak Państwo zauważacie, tylko nie ma imienia i nazwiska, są numery, więc wszystko jest incognito, tak jak powinno być. Badania nas są tajne, to jest jak secret service. Jak secret service. Czyli Pan nawet nie wie, co badasz, nie? Ja nie wiem, od kogo badam. Tylko numery. Badań mamy bardzo dużo, bo około 300-400 badań dziennie z całej Polski, więc tutaj nie jesteśmy w stanie, nawet dopiero wypisując wyniki, jesteśmy w stanie określić, z kim mamy do czynienia. Jak widzimy, tutaj jest taka, widzę, bardziej tu, chyba... Tak, tu już nastawiamy celowany antybiogram. Czyli przepraszam, ja zobaczę, bo tak, bo tam jest takie, czy dobrze widziałem, numerki są napisane jakieś nie, nazwy? Nie, tu są akurat, to są krążki nasycone antybiotykiem. Ale tutaj są numerki na tym, tak? Tu nie, to są antybiotyki, jakich używamy, więc myśmy dostosowali antybiogramy wyłącznie do tych antybiotyków, które możemy u ptaków zastosować, które są albo łatwo rozpuszczalne w wodzie, albo łatwo rozpuszczalne w różnych innych substancjach, które są szybko przyswajalne. Nie każdy antybiotyk iniekcyjnie, tak. Tu głównie jesteśmy nastawieni na to, że możemy to po prostu dodać do jakiejś wody czy do jakichś innych substancji. Na karmę, szybko to się wchłania, przyswaja. Oczywiście, że tak. Z naszego punktu widzenia nieważne jest, czy to jest antybiotyk dla małego dziecka, dla świni, dla psa, dla kury, dla indyka czy dla gołębia. Łatwość podania się liczy. Przede wszystkim liczy się, żeby było to, co ma być. Bo często się zdarza tak, że jeden hodowca kupuje jeden preparat, ten ma żółty, ten ma biały, a ten ma czerwony, a jest ten sam producent. Także różnie to bywa z tymi naszymi tymi. Dlatego my tutaj z Łukaszem wraz opracowaliśmy dawki i znaleźliśmy po prostu leki, między innymi dla małych dzieci, które są w postaci zawiesień bądź w postaci syropów i dostosowaliśmy to, że tak powiem, do potrzeb gołębiowych. I takie leki można zakupić w aptece, oczywiście na receptę. Tutaj współpracujemy z panią doktor Gabrysią Rusak, która na podstawie naszych po prostu wyników świadczy usługi w postaci wydawania hodowcom takich recept, gdzie hodowca może się udać do apteki ludzkiej, wykupić sobie ten lek. Naszym antybiogramem. Tak, tak. I według tego po prostu przeprowadzić tą kurację antybiotykową. I takie leki z apteki, po pierwsze, na pewno są niepodrobione, bo to mamy pewność. Po drugie, jest w nich to, co ma być. A po trzecie, no są dużo, dużo tańsze. I tak jak tutaj zauważymy na tym właśnie antybiogramie, specyfika antybiotyków. Wielu lekarzy leczy po prostu gołębie, że tak powiem, na pałę, stosując po prostu antybiotyki 6-7 w jednym, gdzie to nie ma sensu, bo organizm gołębia zostaje wyjałowiony, spada jego odporność, spada jego wydolność, a to się przekłada na wyniki.
Tutaj mamy na przykład niektóre antybiotyki, które są powszechnie stosowane, a tutaj widzimy na tym antybiogramie, on jest akurat oporny. Nie ma żadnej w ogóle... Oporny. Jest strefa zarasta. Ja powiem, bo że tu widzimy tak, ja powiem jak to wygląda, bo w kamerze może tego nie być widać dokładnie, ale to widzimy, jest takie matowe wokół całe pole i na nim mamy takie przezroczyste kółka. I czyli tak te przezroczyste, mówię o tym, że zabija. Tak, że zabija. Ale jeden jest taki, widzę, że golutki to kamer. Golutki, więc tutaj on zarasta. A to jest akurat najczęściej stosowany antybiotyk. Nie będzie tutaj mówić jaki, o tym nazwy. Może się dowiedzą tutaj koledzy Tomasza podczas tej, z tego spotkania z hodowcami, podczas piosennego... Dlatego wszystkich hodowców zachęcamy do tego i przestrzegamy, żeby po prostu nie stosować tylko kuracje celowane. Tylko celowana kuracja przekłada się później na wyniki, na... Też na koszty chyba później, suma na summarum. Na koszty, ale też przekłada się na całą populację u hodowców, czyli przekłada się na zdrowie wszystkich gołębi. To też niestety coraz częściej zdarza się tak, że trafiają do nas klienci, którzy na przykład przeprowadzali kurację, gołębie dalej chorują, po czym, no, że tak powiem, wachlarz naszych antybiotyków się kończy. Bo na 15 antybiotyków, które tu mamy w standardzie, na przykład się okazuje, że 15 jest opornych. I musimy, że tak powiem, sprowadzać specjalne krążki i wynajdywać jakieś zamienniki czy inne lekarstwa, które rzeczywiście można podać i w gołębiarce zastosować. A nie jest tutaj, że tak powiem, sztuką załadowanie gołębia w jakiegoś antybiotyku, który jest popularny na przykład dla świń czy dla krów, a dla ptaków jest nefrotoksyczny. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że nie każdy antybiotyk można podać. I lecząc ptaki, co ciekawe, coś na przykład dla nas było zaskoczeniem, czym mniejszy ptak, tym większa dawka leku. Czyli na przykład gołąb dostaje więcej proporcjonalnie niż kura. A na przykład kanarek dostaje jeszcze więcej leku niż gołąb. Ale to też jest nie do końca tak to można wytłumaczyć, gdyż nawet, zobaczmy, nawet też te małe zwierzęta, czy ssaki, czy ptaki, one też muszą więcej zjeść na dobę w stosunku do masy ciała. Bo mają metabolizm. Dokładnie. Ryjówka ta... Dokładnie, to jest związane z metabolizmem. Ona chyba potrafi tylko, ile, 3-4 godziny nie spać, bo musi wstać i jeść. I zjada w ciągu doby proporcjonalnie do masy ciała chyba najwięcej z tych małych ssaków. I żyje maksymalnie do 2 lat, ich metabolizm jest szybki. U większych zwierząt jest metabolizm mniejszy, ale najważniejsze to, co Tomek chciał powiedzieć, to jest to, że właśnie musi być odpowiednie stężenie w całym organizmie antybiotyku, utrzymywać się na odpowiednim poziomie. I określona ilość czasu. I określona ilość czasu. Bo jak niektóre antybiotyki działają na przykład w ciągu godziny i do 3 godzin maksymalne stężenie we krwi jest utrzymywane, następnie spada, to inne antybiotyki z grup fluorochinolonów działają na przykład od 4 do 8 godzin lub mamy takie antybiotyki jak aminoglikozydy, które działają do co 3 dni się podaje, bo działają kilkanaście godzin. I właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, bo bardzo ważne jest, żeby hodowcy też zwrócili uwagę, jeżeli będę dobrze mówił, że jeżeli rozpoczynają jakąś kurację, to żeby dokładnie zrobić tak, jak zaleca ten weterynarz czy ktoś, bo czas podawania też jest istotny, gdyż hodowcy tak często, widząc jakieś efekty już od razu, że się odstawiają. Dokładnie. I to wtedy chyba efekt jest dokładnie odwrotny, nie? Tak, tak, bo się ten organizm tylko uodporni, zostanie doleczony, tylko zostanie podleczony. I druga rzecz jest taka, że hodowcy dostaną od lekarza, weterynarii, powiedzmy, zalecenia. Drodzy hodowcy, bardzo nie prosimy nie robić tak, że dam łyżeczkę więcej, będzie lepiej, bo to wcale nie będzie lepiej. A niektórzy robią tak, dostali na przykład jakąś dawkę, mówi, to dodam od siebie, doprawię troszeczkę lepiej więcej. Lepiej jest wrogiem dobrego. Tak jest. Dobrze, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, bo chciałem się zapytać, bo jeżeli podajemy już na przykład lek jakiś gołębiowy, tak. Na tych ptakach się powiedzmy skupmy, to po jakim czasie możemy liczyć, że ma taki pierwszy efekt, że stężenie tego antybiotyku w krwi gołębia w organizmie osiągnie poziom ten taki, który my wymagaliśmy. To jest 3-4 godziny doba, bo u człowieka to jest, zdaje się, doba. Minimalnie tak, żeby się ten antybiotyk w organizmie rozprowadził, tak? To jest tak, aminopenicyliny już zaczynają działać tak, że lepiej ptak się czuje już między 4 a 8 godzin po podaniu. U człowieka jest to po 24 godzinach, tak jak pan to określił, ale są antybiotyki z innych grup, które dopiero zaczynają działać po 2 dniach, bo w zależności antybiotyki dzielimy te, które działają na ścianę komórkową i zabijają od razu bakterie, a są takie antybiotyki, które działają na DNA komórkowe tych bakterii i one się nie namnażają. Więc w zależności od tego, jaka grupa antybiotyku, tak specyfika tego antybiotyku na zdrowotność gołębia i na szybkość w polepszeniu jego stanu będzie albo wydłużona, albo skrócona. Czyli widzimy naprawdę tematów do poruszenia tam podczas spotkania w Galerii Szczypulicą będzie bardzo dużo, a są tutaj każdy ten aspekt odgrywa rolę, tak jak słyszeliśmy od pana Łukasza, że
kiedy działają antybiotyki, to jest od tych 4 godzin do 2 dni, także musimy zawsze wiedzieć, co stosujemy i kiedy się spodziewać tych efektów, bo hodowcy często też właśnie widząc, że jakbyśmy zaczęli dawać, tak jak powiem, z autopsji, widzimy, zaczynamy podawać taki antybiotyk, który po 2 dniach zaczyna działać, my po następnym dniu, kiedy podaliśmy pierwszego dnia, drugiego dnia nie widzimy efektu, to już są tacy hodowcy, którzy kombinują, nie, to coś jest nie tak, trzeba coś nowego podać. A tymczasem się okazuje, że to trzeba wiedzieć tylko, co się podaje i jakie działanie na organizm ma dany antybiotyk. Ale o tym wszystkim, o szczegółach, o tych wszystkich badaniach i DNA i badaniach diagnostycznych, o specyfice podawania, tutaj co widzieliśmy tutaj na tych szalkach, jak dojrzewały te wszystkie bakterie, będziemy mogli porozmawiać podczas spotkania w Galerii Szyplicą. Także bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Nie będziemy przeszkadzać, bo czas tutaj widzimy jest cenny, a za chwilkę przyjdą na pewno hodowcy tutaj do badań z gołębiami. Także dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot. Tam w Galerii Szyplicą będzie możliwość na te wszystkie pytania uzyskać szczegółowe odpowiedzi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.